W 1907 roku uczniowie skupieni w Ostrowskim Towarzystwie Terminatorów każde niemal niedzielne zebranie kończyli grą w piłkę nożną. Nie były to jednak mecze, decydowała o tym nieznajomość futbolu. Dopiero pod koniec 1908 roku młodzi piłkarze poznali przepisy gry dzięki pomocy ówczesnego prezesa Towarzystwa księdza Stanisława Grzędy, niezwykle ruchliwego działacza społecznego, który dostarczył również piłkę. I była to podobno pierwsza prawdziwa futbolówka wielkopolscy. 22 kwietnia 1909 roku na zebraniu w jednej z sal Domu Katolickiego podjęta została jedną myśl uchwała o utworzeniu polskiego klubu niezależnego od Towarzystwa Terminatorów. Dnia 27 maja 1909 roku odbyło się zebranie, na którym zatwierdzono statut i wybrano pierwszy zarząd. Pierwszym prezesem został ostrowski mistrz piłkarski Jan Nader. Najobszerniej dyskutowano kwestię nazwy klubu. Ostatecznie zwyciężył wniosek Wojciecha Hadrysia i przyjęto nazwę Klub Sportowy Ostrowie. 1913 rok był rokiem przełomowym dla Ostrowi, gdyż obok Warty i Posnani stała się członkiem założycielem Związku Polskich Towarzystw Sportowych. Kluby te ustanowiły w tym samym roku pierwsze Mistrzostwa Wielkopolskich, na których zespół Ostrowi zajął drugie miejsce. Największym sukcesem klubu pod zaborem Pruskim było zdobycie w 1915 roku tytułu Mistrza Wielkopolski. Od następnego roku rozgrywki o Mistrzostwo Wielkopolski zostały zawieszone aż do zakończenia wojny. W 1917 roku Ostrowia rozegrała najkrótszy mecz w swojej historii z niemieckim zespołem OFC Germania, których stroje było zdobione czarnym orłem. Piłkarze Ostrowi postanowili rozegrać mecz w białych spodenkach i czerwonych koszulkach, na których mieli wyhaftowane białe orły. Mecz natychmiast po rozpoczęciu został brutalnie przerwany przez niemiecką policję. Piłkarze Ostrowi zdołali uciec. Rok 1921. Rok znaczący dla całego polskiego futbolu, ponieważ utworzono pięć okręgów. Był również znaczący dla Ostrowi, ponieważ drużynę zakwalifikowano do klasy A, a Stefana Płończaka wybrano wiceprezesem POZPN. Także w tym roku powstał w Ostrowi oddział Lekkoatletyczny, który zapoczątkował zorganizowane klubowe uprawianie lekkiej atletyki w Wielkopolsce. 3 września 1928 roku utworzony został oddział tenisowy pod kierownictwem Józefa Pieczyńskiego i już rok później święcił triumfy w turnieju o Mistrzostwo Ostrowa. Obok Pieczyńskiego w skład drużyny wchodzili Terakowski, Matuśkiewicz, Szemaniakówna, Finkę, Jezierski, Leja i Roszak, którzy rozgrywali mecze z sąsiednimi miejscowościami odnosząc liczne sukcesy. W latach 1930-32 były dla klubu owocne z powodu utworzenia nowych dyscyplin sportowych. Powstało w tym czasie siedem oddziałów w sekcji, a mianowicie oddział gier ruchowych, na czele którego stał Jan Cieślak, skupiający piłkarzy ręcznych, do których zaliczano wówczas koszykarzy, siatkarzy, szczypiornistów, oddział pływacki, oddział bokserski, oddział hokeja na trawie i tenisa stołowego. W latach 1932-1935 prawdziwą rewelacją okazała się sekcja pływacka, kiedy to Ostrowia zdobyła szóste miejsce w drużynowych mistrzostwach polskich. Wybijała się wówczas ponad przeciętność Anna Szczuraszek. Wydarzeniem godnym odnotowania był jej udział w wyścigu międzymostowym na warcie na dystansie 2600 metrów, który zdecydowanie wykrała. W sekcji tenisa stołowego wyróżniali się Józef Adamczak pięciokrotny mistrz Ostrowa, Leon Sieron i Stefan Mądry. Niewiele lat istniała sekcja hokeja na trawie, której inicjatorem utworzenia był Stefan Błończak, chociaż była zaliczana do prężniejszych w okręgu. Najlepszym zawodnikiem był Czesław Wiesner, który reprezentował barwy kraju w meczu z Szosowacją Tuż przed wybuchem II wojny światowej Ostrowia była w pełni rozwoju i liczyła 438 członków. Klęska wrześniowa 1939 roku zapoczątkowała kilkuletnią i brzemienną w skutki okupację hitlerowską ziem polskich. Władze hitlerowskie zawiesiły działalność wszystkich polskich organizacji. 25 marca 1945 roku na murach Ostrowa ukazały się plakaty informujące o zebraniu organizacyjnym Ostrowi. 17 kwietnia tegoż roku ukonstytuował się zarząd klubu. Rok 1948 przyniósł Ostrowi największy sukces. W rozgrywkach o mistrzostwo klasy A, Ostrowia stała się sensacją, zdobywając pierwsze miejsce, bo po raz pierwszy tytuł mistrza pozpn zdobyła drużyna spoza Poznania. Klub awansował do nowo utworzonej drugiej ligi. W roku 1948 piłkarze ręczni zdobyli wicemistrzostwo okręgów. Koszykarze w sezonie 1949-50 grali w pierwszej lidze, a w 1950 roku została reaktywowana sekcja lekkoatletyczna, na czele której stanął Józef Duczman. W 1948 roku zapadła decyzja dotycząca likwidacji istniejących klubów na rzecz wprowadzenia w ich miejsce kół i zrzeszeń. Co miało stworzyć podstawy do patronackich poczynań zakładów pracy nad rozwojem kultury fizycznej. Utworzono więc dziewięć zrzeszeń związkowych obejmujących wszystkie dotychczasowe istniejące kluby. Ostrowia zmieniła nazwę na kolejarz Ostrowia, co zostało zatwierdzone przez Główny Urząd Kultury Fizycznej. Na początku tegoż roku pojawiła się w kolejarzu Ostrowi sekcja gimnastyczno-akrobatyczna. W latach 1950-55 klub wzbogacił się o pięć nowych sekcji a mianowicie szachową, kolarską, narciarską, rajdową i żółżlową. W 1955 roku z inicjatywy klubu przebudowany został stadion oraz tor Żółżlowy. A rok później, kiedy to reaktywowano polskie i okręgowe związki sportowe oraz kluby, kolejarz Ostrowia wrócił do nazwy Klub Sportowy. Ostrowia Ostrów. Lata 1955-58 były latami, w których zamiast poszerzać swoją działalność i bazę, klub zawieszał działalność poszczególnych sekcji narciarskiej, szachowej, gimnastyczno-akrobatycznej i tenisa stołowego. W roku 1959 zapadała propozycja rozwiązania sekcji kolarskiej, której zawodnicy odnosili znaczne sukcesy w takich zawodach jak na przykład Wyścig do granic spokoju, wyścig o błękitną wstęgę, kępna, czy też wyścig australijski. W roku 1964 sekcję kolarską Ostrowi rozwiązano. Poszukując nowych możliwości rozwoju, Ostrowia w 1971 roku przeszła pod patronat utworzonej w marcu tegoż roku Rady Opiekuńczej, zrzeszającej 19 zakładów pracy. I przyjęła oficjalną nazwę Międzyzakładowy Klub Sportowy Ostrowia. Eksperyment ten nie powiódł się. Oficjalna nazwa Międzyzakładowy Klub Sportowy Ostrowia stała się rażącą fikcją. W tej sytuacji, 26 marca 1976 roku, walne zebranie klubu podjęło uchwałę o zmianie nazwy na Kolejowy Klub Sportowy Ostrowia. Lekoatleci w latach 1960-63 odnosili sukcesy nie tylko na arenie wojewódzkiej, lecz także ogólnopolskiej. W 1969 roku sekcja lekkiej atletyki Ostrowi przeszła pod patronat Ostrowskiej Stały. Z sekcji tenisowej na początku lat 60. odeszło dużo zawodników. Mimo tego sekcja wykazywała dużą aktywność głównie za sprawą owczarka, który spełniał wszystkie funkcje kierownicze. W roku 1964 drużyna nie została zgłoszona do rozgrywek, a przez kolejne dwa lata ograniczała się tylko do szkolenia. W latach następnych dążono do uaktywnienia działalności, ale deklarację tę definitywnie przerwała całkowita dewastacja jednego kortu na stadionie ZNTK w 1973 roku. Sekcja tenisa umarła śmiercią naturalną. Na początku lat 60. sekcja Korzykówki nie miała własnej hali, co uniemożliwiało treningi, a mecze rozgrywano w kaliszu. Mimo tych niedogodności, drużyna męska wywalczyła awans do drugiej ligi. Drużyna żeńska zaś grała w klasie A. W 1962 roku drużynie żeńskie oddano do użytku nową halę sportową przy ulicy Polnej, obecnie Wańkowicza, a mężczyznom starą stajnię browaru Ostrowskiego. Nie przełożyło się to jednak na sukcesy ligowe. Sezon 1964/65 był początkiem końca męskiej koszykówki Ostrowi. I ostatecznie w 1969 roku działalność klubowej drużyny męskiej została zawieszona. Sekcję piłki ręcznej reaktywowano dopiero w 1965 roku. A wszystko za sprawą Jerzego Młoczyńskiego, trenera międzyszkolnego klubu sportowego, który w sezonie 1963-64 zdobył mistrzostwo A klasy. Sekcja opierała się na jednej drużynie męskiej trenowanej przez Młoczyńskiego. W sekcji pływackiej, mimo nowej pływalni, która była atrakcyjnym miejscem treningowym, cały czas brakowało wyniku. Obiekt pływacki miał charakter otwarty i służył społeczeństwu miasta, co nie sprzyjało regularnym treningom wyczynowców. W 1965 roku, po oddaniu krytej pływalni przy trzecim liceum ogólnokształcącym, kierownictwo sekcji zdecydowało się na podjęcie pracy z uczniami szkół podstawowych, z którymi pracowała Anna Szturaszek-Cielebong. Do 1973 roku praca w sekcji ograniczała się wyłącznie do szkolenia. Wówczas funkcje trenerskie objął Tadeusz Preisner i wyprowadził swoich podopiecznych w krąg poważniejszych sportowych wydarzeń. Właśnie w 1973 roku zawodnicy uzyskali dobre wyniki podczas Mistrzostw Polskich Dzieci. W 1977 roku pływacy Ostrowi wzięli udział w międzynarodowych mistrzostwach Polskiej Federacji Kolejarz a po nich Dekubanowska i Szkudlarek powołane zostały na obóz kadry narodowej. Rok później Szkudlarek zdobyła brązowy medal podczas krajowych mistrzostw juniorów i ustanowiła nowy rekord Polski Młodziczek na 100 metrów stylem klasycznym. W 1979 roku Ostrowia zorganizowała Mistrzostwa Federacji Kolejarz i gościła olimpijczyków Bugaja, Śmigalaka oraz Janasa i Olszewskiego. Bardzo dobrze wypadła na nich szkudlarek. W 1992 roku sekcja pływacka Ostrowi zawiesiła działalność sportową w sekcji bokserskiej. Mimo to, iż w latach 50. zawodnicy odnosili liczne sukcesy, działo się źle. A warto tu przypomnieć takich zawodników jak Kazimierz Kołeczko, Stanisław Woźniak, Koszałkowski, Kaszuba, Walczak czy Rojewski. W 1964 roku wycofano drużynę bokserską z mistrzowskich rozgrywek, a obowiązki instruktora powierzono Kołeczce. W 1966 roku ilość czynnych pięściarzy w klubie wzrosła do 84. Lecz tylko jeden zawodnik był kontynuatorem tradycji stworzonych przez kołeczkę i woźniaka. Był to Andrzej Kędzierski. W 1966 roku sięgnął on po tytuł wicemistrza polskich juniorów w wadze Koguciej, a w rok później został mistrzem kraju. W 1969 roku wywalczył jeszcze tytuł najlepszego w okręgu, ale był to już jednak okres upadku Ostrowskiego Boksu. Drużyna nie odgrywała już żadnej roli w mistrzowskich spotkaniach. Zaz rząd klubu w 1975 roku podjął uchwałę o rozwiązaniu sekcji bokserskiej. Na początku lat 80. w sekcji żużlowej w omawianym okresie do niebywałych sukcesów przyczynili się oprócz zawodników także działacze. A mianowicie wiceprezes do spraw żużla, magister inżynier Juliusz Lisiecki, kierownik sekcji Adam Domagała i kierownicy drużyn w osobach Stanisław Kupczyk, Zbigniew Ciupka, Ryszard Puciennik i Zbigniew Szkudłapski. Niewątpliwymi zasługami dla sekcji wykazali się również Mirosław Ćwikła, Andrzej Strzepaniak, Jacek Ruchajzer i Wiesław Sobczak, o których należy wspomnieć właśnie w tym miejscu. Zarząd ten funkcjonował w niezmiennym składzie do 1991 roku, kiedy to właśnie na przełomie roku 1991-92 nad sekcją zaczęły się pojawiać poważne kłopoty. Trudna sytuacja finansowa klubu, a co za tym idzie i sekcji, splot obiektywnych i subiektywnych niekorzystnych okoliczności doprowadził do sytuacji realnego zagrożenia bytu sekcji. Na przełomie 1991-92, dzięki intensywnym zabiegom działaczy klubu i sekcji, zebrała się grupa ludzi dobrej woli, którzy chcieli uratować Ostrowski Żurzel. Po wspólnych negocjacjach dnia 3 marca 1992 roku powstało Towarzystwo Żużlowe Iskra, które kontynuowało historię sekcji Żużlowej Ostrowi. Ożywioną działalność w latach 80. i na początku lat 90. przejawiała również sekcja szachowa. Zawodnicy, oprócz rozgrywek ligowych, uczestniczyli w turniejach ogólnopolskich oraz lokalnych. Odnosząc wiele znaczących sukcesów. W latach 1993 95 drużyna seniorów brała udział w rozgrywkach ligi okręgowej, zajmując czołowe lokaty. Do wyróżniających się zawodników należy zaliczyć Józefa Litwina i Przemysłowa Bieńka. Największym sukcesem sekcji był awans drużyny juniorów do drugiej ligi w 1993 roku i utrzymanie się w tej klasie rozgrywek. Sekcja szachowa Ostrowi zmieniła nazwę na Ostrowskie Towarzystwo Szachowe powstałe w 1996 roku. W jego skład weszli szachiści grający uprzednio w sekcjach szachowych Ostrowi i Klubu Nauczyciela w Ostrowie Wielkopolski. W 1996 roku władze Klubu Ostrowia postanowiły na bazie dotychczasowych sekcji utworzyć autonomiczne kluby sportowe. Sekcje przekształciły się w niezależne kluby. Podstawowy człon w swej nazwie wzięły z tradycji. Stąd Towarzystwo Piłkarskie, Towarzystwo Sportowe i Klub Piłki Ręcznej funkcjonują nadal jako Ostrowia.